Moi drodzy, dzisiaj niedziela, więc pora na nocnego vloga, ale jak widzicie, znowu jest trochę nienocny. Z tego prostego powodu, że wczoraj późno w nocy przyjechałem do Londynu i po prostu byłem już zmęczony i zasnąłem. Więc nagrywam popołudniowy vlog, który będzie się nazywał nocny. Ale to chyba nie szkodzi. Czołeczka, a potem jak zawsze gadanko. Moi drodzy, moi kochani, bardzo was serdecznie witam w to niedzielne u mnie popołudnie, u was wieczór już. Pozdrawiam was serdecznie, tak jak mówiłem, z Londynu. Jestem tutaj przez parę dni, mam rekolekcje. Jeżeli ktoś w okolicy, to zapraszam. Kochani, do rzeczy. Obiecałem wam oczywiście w zeszłym tygodniu, że wrócimy do serii mózgowej, czyli serii o mózgach mężczyzny i kobiety, ale jeszcze trochę poczekamy. Dlatego, że po pierwsze, przyznaję się, nie miałem po prostu kiedy przygotować tego odcinka na dzisiaj, a po drugie, jest też taki temat, który mi bardzo chodzi po sercu i chciałbym go wam tutaj lekko sprzedać. Będzie to pewnego rodzaju odezwa do narodu. Wiem, że odezwy mają różnego rodzaju nieskuteczność i małe znaczenie, ale będzie to odezwa do narodu. Już wam mówię, skąd mi się wzięła ta dzisiejsza odezwa do narodu. Otóż, kochani, każdy ma takie dni czasem, kiedy jest przytłoczony ilością zła, smutku, niepowodzeń, nieszczęść na świecie. I nawet nie chodzi mi o moje własne, tylko czasem tak jest, że jest jakaś taka kumulacja. Mnie się ta ostatnia kumulacja stała dlatego, że popełniłem błąd, którego staram się zawsze nie popełniać. Czyli przeczytałem komentarze pod jednym z moich filmów. Mianowicie, jak zauważycie ten film tam, gdzie mówię trochę o Klerze, o tym filmie, no stał się jakoś strasznie popularny, tak, i bardzo dużo ludzi go zobaczyło. Nie mam pojęcia dlaczego, bo to jeden z mniej ważnych moich filmów, ale niech tak będzie. No i ja, głupi, po prostu silly me, zajrzałem tam do komentarza. Tam się oczywiście rzuciło mnóstwo, no, takich ludzi, którzy normalnie na langustę nie przychodzą, ale w związku z tym, że film się jakoś tam odbił szerokim echem, no to dotarli. No i po prostu ilość bluzgów, ilość złych słów, ilość takich, no, niedobrych myśli, spojrzeń, nastawień, jaką tam o matko i córko, po prostu o matko i córko. I kochani, są takie momenty, oczywiście nie chodzi mi o jakieś tam głupie filmy, kiedy człowiek, kiedy patrzy na życie, patrzy na to, co się dzieje, to ma takie wrażenie, kurczę, ile tego zła jest, ile tej takiej ludzkiej nienawiści, ludzkiej małości, ludzkiej takiej beznadziei i tak dalej. I w takich momentach często niektórzy z nas, ja też tak miewam, mamy ochotę, mam wrażenie, się poddać. Mnie ogarnia takie lekkie przerażenie i to może w ogóle nie warto nic robić i może w ogóle nie warto czegokolwiek. Ale siedziałem dzisiaj na modlitwie, siedziałem przed Panem Jezusem i oczywiście to jest lekarstwo na wszystko i natychmiast dał mi odpowiedź. Bo powiedział mi, Adaś, to ty masz być dobrą zmianą w tym świecie. I kochani, przepraszam za tytuł tego vloga i przepraszam też za tą nazwę. Ja wiem, że jedna z partii politycznych nam zagarnęła to powiedzenie. Ten film oczywiście nie ma nic wspólnego z żadną polityką. Tylko, kochani, rzeczywiście to jest prawda, bo to kiedyś bardzo pięknie powiedziała Matka Teresa. Może pamiętacie taki wywiad z nią, też się często powtarza w jakichś tam cytatach z Matki Teresy, gdzie jakiś tam dziennikarz ją zapytał, jak to zrobić, proszę siostry, żeby, no właśnie, bo siostra robi tyle dobra, bo siostra jest taka kochająca, jak to zrobić, żeby tak się Kościół zmienił, żeby świat się zmienił, żeby był taki dobry. I ona mu powiedziała bardzo prosto, proszę Pana, jeżeli ja się zmienię i Pan się zmieni, to świat się zmieni. I kochani, ten mój dzisiejszy odcinek, ja mówię to jakoś tam spokojnie, bo jestem już po modlitwie, jestem po adoracji, ale byłem strasznie napalony, kiedy myślałem o tym, co mam wam powiedzieć. To jest odcinek wzywający do tego, bądź, do jasnej cholery, dobrą zmianą w tym świecie. Kochani, patrzenie na zło tego świata, patrzenie na nienawiść, na te wszystkie takie słabe ludzkie strony, nic nam nie da. To, że oczywiście trzeba je widzieć, jasna sprawa. To, że one mają nas prowokować do zmiany, jasna sprawa. Ale to nie na nie mamy patrzeć. Kochani, jesteśmy dobrzy. W sensie Pan Bóg nas stworzył dobrze i każdy z nas może być absolutnie początkiem rewolucji w tym świecie. Każdy z nas może być początkiem, nie chodzi mi o takie rewolucje ogólnoświatowe, tylko rewolucji dobra wokół Ciebie. Chciałbym was wezwać dzisiaj, żebyście pomyśleli, co możecie w najbliższym tygodniu zrobić, żeby się wokół was rozlało jakieś dobro. Ja wiem, że oczywiście część z was to robi, to jasne, nie? Tylko mówię bardziej do tych, którzy właśnie może są przerażeni ilością tego zła. Może są przerażeni, tacy już przytłoczeni tego, że wam w życiu nie idzie, albo że spotykacie nieustannie ludzi, którzy krzywdzą. Ludzi, którzy ranią, ludzi, którzy robią zło, ludzi, którzy nienawistnie patrzą, którzy mówią te wszystkie straszne słowa. To jest w ogóle najgorsze. Ja naprawdę jestem chyba najbardziej, po prostu mnie bardzo dotykają złe słowa. Nie chodzi mi o mnie. Tylko jak widzę w ogóle ludzi wypowiadających złe słowa, ludzi, którzy mówią osądzając, kiedy widzę jakieś tam małżeństwa, które się kłócą, jak ja patrzę, jak mąż osądza żonę, jak żona osądza męża,
jak patrzę, jak ludzie, nie wiem, w publicznych jakichś tam rejonach wypowiadają swoje sądy o innych, to jest dla mnie tak dojmująco bolesne, że możemy się tak ranić, że nie, w sensie jest we mnie nie, w takim sensie ja będę inaczej, ja chcę być początkiem dobra w tym świecie, bo wiem, że czasem też właśnie jestem źródłem tego niedobra. Kochani, to szczególnie jest do nas, do chrześcijan. Wiem, że mnie oczywiście oglądają różni ludzie, też wszystkich innych oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo się cieszę, że tu jesteście, ale to szczególnie do nas, do chrześcijan. Kochani, jeżeli my, chrześcijanie, nie będziemy zarzewiem dobra w tym świecie, to kurka, kto będzie? Jeśli my, którzy w ogóle powinniśmy to mieć we krwi po prostu, która płynie w naszych żyłach od Pana Jezusa, bo to Jego krew pijemy, my we krwi powinniśmy mieć nieustannie w oczach ocalanie, nieustannie w oczach ratowanie, w oczach dawanie dobra, w oczach rozlewanie czułości i miłości, w oczach szacunek, w oczach, w słowach, w czynach, we wszystkim po prostu dobro. Jesteś dobry. I jesteś dobra i możesz być początkiem dobra. I ja wiem, czasem jest strasznie trudno. Ja mówię dzisiaj o takich sytuacjach, kiedy cię po prostu totalnie przytłacza zło. Kiedy cię totalnie przytłacza smutek tego świata. Jak czasem sobie o tym wszystkim pomyślę, co się na tym świecie dzieje. Jak patrzę, dokąd ten świat idzie, to mam takie myśli. Boże, przecież to jest jakaś katastrofa. I na szczęście wtedy przychodzi Duch Święty i mówi: ty, Adaś, my tak nie myślimy. Adaś, my tak nie patrzymy na świat. Adaś, my patrzymy inaczej, bo Pan Jezus zmartwychwstał, Adaś. I Pan Jezus daje Ducha Świętego każdemu, kto Go tylko o to poprosi. I ten Duch Święty daje dobro w Tobie, przez Ciebie. Ty się możesz stać po prostu epicentrum dobra. Jeżeli Ty się nie staniesz, to świat się nie zmieni. Jeżeli Ty się staniesz, to świat się zmieni. Kochani, ten odcinek chciałbym, żeby był bardzo konkretny, bardzo prosty. Wiem, tak gadam. Ja oczywiście mówię konkret, a gada jak gada. Ale o co chodzi? Bądź dobry, bądź dobra. Zadaj sobie pytanie, czy w tym tygodniu, w najbliższych 5 dniach, 7 dniach, czy możesz zrobić coś, no właśnie, czego może nie chcesz robić, bo sobie mówisz, a to i tak nic nie zmieni. Bo sobie mówisz, a to i tak nic nie da. A i tak to wcale tego świata nie naprawi. A tylko się oczywiście narażę na śmieszność, a tylko mnie oczywiście odrzucą, tylko jeszcze bardziej mnie zranią. No i co z tego? Myślcie sobie o Panu Jezusie, o tym po prostu chodzącym dobru. Jak to mówi pięknie o nim pismo, on przeszedł przez życie, przeszedł przez świat, dobrze czyniąc. Dobrze czynił każdemu. To jest po prostu najważniejsza rzecz na świecie. Żeby było dobro. Kochani, tego zła jest tyle. Zróbmy dobro. Zróbmy jak najwięcej dobra. Łatwo jest też mówić o złu. Łatwo jest zło pokazywać, bo ono jest krzykliwe, bo ono jest bardzo wyraźne. Znacznie trudniej jest mówić, pokazywać dobro, a najważniejsze, żeby je robić. I kochani, ten odcinek to jest taka moja prosta, bardzo prosta dzisiaj, ani głęboka, ani przemyślana, ani mądra zachęta do tego, bądźmy dobrzy, zróbmy ten tydzień najbliższy. Oczywiście wiecie, że kiedy mówię tydzień, to mam na myśli całe życie do końca świata, do końca w ogóle wszystkiego, co będzie istniało. Zróbmy dobry tydzień. Nie daj się stłamsić tej nawałnicy zła. Nie da się stłamsić tej nawałnicy smutku. Nie da się stłamsić tej nawałnicy beznadziei. Tej nawałnicy tego nic się nie da zrobić. Nie daj się temu stłamsić. I uwierz, że jest w tobie dobro. W innych ludziach jest też dobro. Tak na przykład co dzisiaj pomyślałem, wiecie, tam czytając te komentarze. Na początku oczywiście, kiedy czytam jakieś tam słowa, nie? To mnie to strasznie wpienia. Mówię, jakbym ci po prostu lutnął. Jaki ty jesteś głupi. Jakim ty jesteś palantem. No tak mam, nie? No taki jestem słaby. Ale chwilę potem przychodzi Duch Święty i mówi, ty Adaś, a ty myślisz, że w nich dobra nie ma? No tak, no coś im tam wyskoczyło, no taki mają akurat moment życia, że tak nagadali, nie? Tak im coś wypłynęło, tak musiało coś tam wytrysnąć z nich, bo po prostu już nie wytrzymują różnego rodzaju trudnych rzeczy. Ale oni mają dobre serca, Adaś. Adaś, tam pod tym wszystkim są naprawdę kochani ludzie. To jest może zatłamszone tysiącem różnych rzeczy, ale tam pod spodem są kochani ludzie. Więc ja tych wszystkich w ogóle serdecznie pozdrawiam. Wszystkich was tam, którzy jedziecie na mnie, którzy jedziecie też na inne rzeczywistości. Wszystkich tych, którzy nienawistnie działacie. Pozdrawiam was i kocham was. Bo jesteście w środku dobrymi ludźmi. Coś wam tam tak robi, że to się stłamsiło, ale jesteście w środku dobrymi ludźmi. Bo ludzie są dobrzy. Bo nas Pan Bóg stworzył. A On nie robi w zły sposób. Kochani, zróbmy tydzień dobroci. Zróbmy tydzień dobrej zmiany. Niech się od Ciebie rozpocznie zmiana w tym świecie. I nawet jeżeli się zmieni tylko najbliższe 3 cm kwadratowe wokół Ciebie, wystarczy. Bo jak każdy pozmienia te 3 cm kwadratowe, to nam się świat odmieni. No to bardzo Was zapraszam i bardzo Was proszę, zróbmy takie dobro. Nie chciałbym tego przedłużać, bo to bez sensu przedłużać, bo jakby przekaz ma być jasny, ale po prostu dobrze mi się z Wami siedzi, dobrze mi się z Wami gada, chociaż wiem, że Was tu nie ma. Tak sobie tu siedzę, znalazłem takie podwórko londyńskie, jestem tam gdzieś w samym centrum. Spokój tutaj jest w miarę, tutaj z tyłu jakiś kościół, bardzo ładny.
Więc tak sobie tu z wami siedzę. Bo to jest dobrze i róbmy dobro, żeby było jak najwięcej dobra na świecie. Bo jak będzie jak najwięcej dobra, to będzie jak najmniej zła. Dobro wyprze zło. Dobra, może skończę. Kochani, może byśmy o tym pomyśleli, a nawet w sensie nie pomyśleli, tylko to zrobili. A ja się będę dzisiaj dalej modlił, żeby Duch Święty nam dał takie natchnienie. Bo to jest dokładnie to. Potrzebujemy takiej jego iskry, nie? Kiedy on mówi, nie pogrążaj się w tym smutku, nie pogrążaj się w tej beznadziei, nie pogrążaj się w tym czarnym takim widzeniu świata, tylko ej, jestem. A skoro jestem, to możesz być dobrą zmianą. Ja będę dobrą zmianą. A co? Wszystko, co będę robił, wiem, no często mi nie wyjdzie, ale wszystko, co będę próbował robić, to będzie dobra zmiana. I wam to samo polecam. Moi drodzy, to tyle w tym dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję. Taki mam pokój w sobie po tej modlitwie i po tym, że mi tak to Duch Święty uspokoił to czarnowictwo. Tak mnie trochę to czasem ogarnia, że jejku, dlaczego tego tyle jest? Dlaczego jest tyle zła? Dlaczego to się nie da z tym nic zrobić? Dlaczego ciągle to zły po prostu podnosi ten łeb i nie możemy go, kurde, stłamsić? Z jednego prostego powodu, bo my się nie tym mamy zajmować, tylko dobrem. To się zajmujmy dobrem. Ściskam was. Pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia w następnych odcinkach. Naprawdę postaram się, obiecuję, że za tydzień wrócimy do mózgów i będzie już o mózgach kobieco-męskich. No, miejcie się najlepiej. Z Bogiem. Pa!